Składnik podstawowy to filety z kurczaka, które wstępnie mielone są w czymś w rodzaju olbrzymich maszynek do mięsa. Rozdrabniarka posiada przystawkę odseparowującą drobne chrząstki od mięsa. W gotowym produkcie zawartość mięsa wynosi aż 90%. Następnie mięso podajnikami wędruje do mieszalnika, gdzie łączone jest z przyprawami. Urządzenie wyposażone jest w system wytwarzający próżnię, aby później w parówkach nie było dziur. Teraz farsz wędruje do kontenerów pośrednich, a z nich do kutra przelotowego, w którym rozdrabniany jest do frakcji nie większej niż 0,5 mm. Czas na nadziewanie. Odbywa się ono za pomocą maszyny, na którą można założyć odpowiednią przystawkę. I tu niespodzianka. Zamiast klasycznych, podłużnych sokolików, możemy w ten sposób uzyskać także cieszące się coraz większą popularnością wśród najmłodszych futbolówki.